Dzień dobry. Dzisiaj mamy 24 maja 2022 roku, godzina 9:10. Zadzwonię do, tak jak tutaj widzicie na ekranie, Funduszu Ubezpieczeniowego, Funduszu Gwarancyjnego. Z racji tego, że dużo ludzi dostaje jakieś dziwne wezwania do zapłaty i że jest nieopłacone OC i umowa, która tam jest niby zawarta z oszustami. Chciałem Witamy po... na infolinii Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Informujemy, że wszystkie rozmowy są nagrywane. Jeśli nie wyrażacie Państwo zgody na nagrywanie, prosimy o rozłączenie. Obsługowanie ukraińskiej mowy na 1007. Wszystkie sprawy związane z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym i Turystycznym Funduszem Gwarancyjnym możesz wyjaśnić zakładając konto na portalu ufg.pl oraz O, tfg.ufg.pl. przetwarzanie danych Przybierze to kontakt osobowych. z funduszem. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z siedzibą w Warszawie przy ulicy Płockiej 9 na 11. Pełna treść klauzuli informacyjnej wraz z określeniem przysługujących Państwu praw jest dostępna na stronie internetowej UFG www.ufg.pl w sekcji Ochrona danych osobowych. Jeśli dzwonisz w sprawie GEFION, wybierz 0. Opłaty za brak ubezpieczenia OC, wybierz 1. Likwidacja szkód, wybierz 2. Sprawy regresowe, wybierz 3. Baza danych o ubezpieczeniach OC i AC, wybierz 4. Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy, wybierz 5. Pozostałe tematy, wybierz 6. Przepraszamy. Dzień dobry, Małgorzata Gmrek, w czym mogę pomóc? Dzień dobry. Ja chciałbym z kimś rozmawiać, kto mi udzieli informacji odnośnie uprawnień zarządu funduszu gwarancyjnego. Albo samym prezesem bym poprosił. Dzwonię z No Departamentu Sprawiedliwości, zwierzchnika władzy. niestety takiej możliwości nie ma, żeby przełączyć. Ewentualnie można przesłać do nas pismo drogą mailową, bo ja niestety nie mam możliwości przełączenia pana. A chodzi mi o to, bo pani będzie mi też potrafiła udzielić informacji. Proszę mi powiedzieć, skąd macie uprawnienia do przetwarzania danych osobowych Polaków? No to jest ustawy o ochronie danych osobowych. Dobrze się pani czuje? Tak. Proszę panią, jeszcze raz zadam pytanie. Od kogo macie uprawnienia do przetwarzania danych osobowych? Może źle zadałem pytanie. Od kogo? Z naciskiem od kogo? No ja to mogę udzielić tylko ogólnych informacji. Więc jeżeli chcą Państwo jakiekolwiek pytania zadać, to To ja, ewentualnie drogą jeżeli się mailową. w internecie pokaże informacja, że można zabijać ludzi, którzy bez uprawnień przetwarzają dane osobowe, to wtedy tak wolno, tak? No ja na to pytanie Panu nie odpowiem. To więc od kogo macie uprawnienia do przetwarzania danych osobowych? Bo taki komunikat tutaj Można padł, ewentualnie do nas że taką. administratorem danych, skąd żeście zdobyli te uprawnienia, by administratować danymi No, osobowymi mogę Polaków? udzielić informację, że my zostaliśmy powołani przez rząd i działamy na podstawie ustawy z 2003 roku. A jak pani się nazywa? Małgorzata Gmyrek. Pani Małgorzato, ja panią informuję, że oszuści nie mogą nadawać żadnych uprawnień, bo każde uprawnienie nadane przez oszustów, to sama pani wie, ile jest warte. No powtórzę, ja mogę udzielać tylko i wyłącznie ogólnych informacji. A to Więc jest, jakiekolwiek nie jest zapytania, ogólna informacja i w interesie społecznym narodu polskiego? jakiekolwiek zapytania, cokolwiek Upoważnienia do jest zajmowanych ważne. stanowisk całego KNF-u, tej waszej organizacji. Skąd wy żeście to zdobyli? Kto wam to nadał? Te Proszę te pytania upoważnienia, dlaczego skierować nie do nas. widnieją na stronach? Po prostu wyłudzacie pieniądze bez uprawnień, przetwarzacie dane bez uprawnień, a to są czyny zagrożone karą. I ja na to pytanie panu nie odpowiem, ewentualnie może pan za takie pytanie zadać albo drogą mailową, albo drogą listowną.
Tylko w taki sposób można takie Bo ten, pytanie a zadać. jeszcze chciałbym się dowiedzieć, na jakiej podstawie nakładacie właśnie kary na Polaków? Proszę mi powiedzieć. Na podstawie Bez ustawy z wyroku 2003 sądu, roku. bez jakiejkolwiek prawa do obrony, na podstawie czego karzecie Polaków? To jest Na podstawie zwykłe. ustawy z 2003 roku. Ewentualnie Na wszelkie te podstawie pytania, do których prosi. ustawy. Tak, ewentualnie proszę wszelkie zapytania kierować do nas drogą mailową bądź drogą Serio, na podstawie. telefonem. Proszę panią, jeżeli ustawy wydają polecenia, to co z głowami tych ludzi, którzy wykonują te polecenia ustaw się dzieje? Co jest tam nie tak? Na to pytanie niestety też mi ciężko odpowiedzieć. Czy to jest taka cecha ludzka, jeżeli jakaś ustawa wydaje człowiekowi polecenie? Powtórzę, na to pytanie jest mi ciężko odpowiedzieć. Bardzo dużo pytań, na które jest ciężko odpowiedzieć. Czyli Departament Sprawiedliwości Zwierzchnika Władzy nie może uzyskać rzetelnych informacji na podstawie artykułu Tylko 61 ewentualnie, Konstytucji. tylko i wyłącznie ewentualnie drogą mailową bądź drogą listowną. Czy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest firmą? My zostaliśmy powołani przez rząd, działamy na podstawie ustawy. Ale pytam się, czy jesteście firmą Udzieliłam panu generującą informacji. przychód? I jeżeli ten przychód, to dla kogo ten przychód jest? Pan się też dodzwonił do ogólnej informacji, gdzie my nie posiadamy wiedzy na te A gdzie pytania, mogę które pan zadzwonić, mi żebym zadaje. tego, rzecznik prasowy udzielił mi informacji wyczerpujących? Skąd Może macie pan się spróbować uprawnienia i skontaktować. upoważnienia do przetwarzania danych Może pan się osobowych spróbować. Polaków? Może pan się spróbować skontaktować z rzecznikiem finansowym, ewentualnie przesłać do nas wszelkie zapytania, powtórzę, albo drogą mailową, albo drogą listowną. Ale z tego co wiem, to ludzie wysyłają takowe zapytania do Was z żądaniem o wykazanie upoważnień i uprawnień do Waszej działalności i nie otrzymują odpowiedzi, a To są zostają zapytania, karani. które są kierowane do osób, które prowadzą sprawę. Ja taką osobą nie jestem, ja mogę udzielać ogólnych informacji. Powtórzę, na pytania, które pan mi zadaje, nie jestem w stanie panu odpowiedzieć, więc ewentualnie proszę skierować do nas takie zapytania drogą mailową bądź drogą listowną. Kontakt do waszej tak zwanej administracji to jest tutaj ograniczony. Dlaczego? Ponieważ z poziomu infolinii nie możemy podawać żadnych Ale numerów kontaktów ze ani strony przyjazdów. internetowej pytam się, dlaczego kontakt do tych ludzi jest ograniczony? Na to pytanie jest mi ciężko odpowiedzieć. Ciekawe. Zarząd i Rada Funduszu. Żadnego kontaktu do tych ludzi. Żadnego. Ewentualnie może pan wysłać maila, może jakiś kontakt pan uzyska. A z prośbą o kontakt. Żartuje pani sobie. No, ja tylko i wyłącznie w taki Wie sposób pani, mogę kto panu się pomóc. najczęściej ukrywa? Zwykli złodzieje. Ja tylko i wyłącznie w taki sposób mogę panu pomóc, bo to jest infolinia, która udziela tylko ogólnych informacji. Ale żadnej nie dostałem. Najbardziej istotną, którą uzyskałem, że jesteście, że wasz fundusz przetwarza dane osobowe. Chciałbym zobaczyć te upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. To niech pan taką prośbę tutaj prześle, drogą Chciałbym mailową bądź drogą tego, listową. skąd wy żeście zdobyli uprawnienia do przetwarzania danych osobowych Polaków? To niech pan taką prośbę prześle do nas drogą I mailową bądź drogą listową. kto firmom ubezpieczeniowym, którym i kto firmom ubezpieczeniowym w Polsce zezwolił na działalność też w Polsce, na terenach Polski? Od kogo te wszystkie zgody i pozwolenia są? To niech pan takie zapytanie po prostu do nas prześle drogą mailową bądź drogą listowną. Oczywiście, tak zrobimy. Tak zrobimy. Tak zrobimy. Także nie uzyskałem informacji, a ludzie są karani, to takimi bagatela kwotami po 6 tysięcy złotych. O dziwo. O dziwo. Bez żadnych pełnomocnictw, bez żadnych upoważnień, bez uprawnień do przetwarzania danych i bez jakichkolwiek uprawnień.
legalnych uprawnień. Powtórzę, niech pan wszelakie zapytanie kieruje do nas mailem bądź listownym. Ja niestety z poziomu konsultanta nie jestem w stanie panu pomóc. Ale pani też bierze w tym udział. Pani Małgosiu. Jako konsultant też pani bierze udział Ja w tym udzielam tylko i wyłącznie pomocy. złodziejstwie i grabieży Polaków. Ja tylko tutaj jestem od udzielania ogólnych informacji, więc Ale powtórzę jeszcze raz jeżeli zapytanie. panią zatrudnia ktoś, to jest pani tak, jakbym zatrudnił killera do zabicia kogoś. To jest ta sama, bo O. ktoś do okradania zatrudnia kogoś, do O tym, na tym, nagabywania na jakich ludzi. warunkach jestem zatrudniona, decyduje tylko i wyłącznie mój pracodawca. Więc powtórzę, A wszelkie zapytania pracodawcą proszę jest kierować. kto? Takiej informacji nie będę panu udzielać. Nie jestem tak zobligowana. No jeżeli jest to oszust, no to mnie się wcale nie dziwię, no wtedy to musi być to tajne, no. To dla mnie to jest no, normalna rzecz. Wtedy jest to tajne, Wie bo pan, jeżeli ma pan jeżeli jakiegoś jest to wszystko zapytania. uczciwie i przejrzyście, to wtedy nie trzeba tego utajniać i się wstydzić swojej pracy, prawda? Ja się akurat swojej pracy nie wstydzę. Więc powtórzę, że ma pan jakiekolwiek zapytania, to proszę je kierować do nas drogą mailową bądź drogą listowną. Nie wstydzi się pani swojej pracy, pomimo że problem jest z uprawnieniami. To jest zapytanie, które należy A kierować drogą jeżeli mailową. Polak zadzwoni i będzie miał konkretną sprawę, to wtedy pani będzie chciała wyciągnąć od niego dane osobowe i je tam sobie zapisać i przetwarzać, tak? Czy ma pani teraz uprawnienia do przetwarzania danych w tej chwili? Na to pytanie nie będę panu odpowiadać. No jak to nie odpowie pani? Przetwarza pani dane osobowe Polaków i pani nie będzie odpowiadać, czy pani ma uprawnienia do przetwarzania? Artykuł 107 ustawy o RODO, kara zagrożona do 3 lat więzienia. Jakbym nie miała, to bym też tutaj nie pracowała. Proszę panią, to proszę je okazać. Nie mam takiej możliwości. Bo pani ich nie ma. Pani nie posiada upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Czy pani to rozumie, czy Że nie? o tym, czy posiadam, czy nie, decyduje tylko i wyłącznie mój pracodawca. Nie, proszę panią. Pani przetwarza, to pani będzie odpowiedzialność ponosić, nie pracodawca. Proszę sobie przeczytać artykuł 107 ustawy o RODO, o ochronie danych osobowych. Dobrze, w wolnej chwili sobie tutaj wszystko Proszę sobie przeczytam. przeczytać i pani zrozumie, kto odpowiada za przetwarzanie danych osobowych bez uprawnień. Dobrze, to ja w wolnej chwili Albo sobie wszystko zdobyć przeczytam. stosowne uprawnienia, szanowna pani Małgorzato. A uprawnienia muszą być nadane na piśmie i przez Dobrze. osobę do tego uprawnioną. Bo jeżeli oszuści uprawnienia nadają, to te uprawnienia też nie mają żadnej wartości. Żadnej. Albo są ci, co wydają uprawnienia, są powołani przez kolejnych, którzy nie mają uprawnień. Też nie mają żadnej wartości. A żeby pani zrozumiała, co do pani mówię, to powiem pani, wszystko zaczyna się w momencie fałszerstw nazwanych wyborami powszechnymi. Gdzie naród polski, wchodząc do lokalu, przedstawiciele Dobrze, ja narodu nie będę z polskiego. panem na ten moment, na ten temat dyskutować, bo to Nie, nie to już leży pani nie w zakresie moich interesuje. obowiązków. Dobrze, nie będę pani zmuszał, skoro pani to nie. Proszę sobie sprawdzić artykuł 107, tak jak to Dobrze. pani, i nie przetwarzać danych osobowych, bo to może być fajnie. Za tego można Dobrze. trafić do więzienia za coś, co się. Chyba że to takie ryzyko zawodowe. Tak jak stolarz sobie może obciąć rękę, to pani może trafić do więzienia, prawda? Dobrze, dziękuję pani uprzejmie Dziękuję. za rozmowę. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Tak jak żeście słyszeli, bardzo, bardzo dużo ludzi, słyszałem, jest karanych przez ten fundusz gwarancyjny. Ludzi, którzy nie mają upoważnień i uprawnień do tego, aby zajmować stanowiska. Ale jeszcze zadzwonimy do rzecznika prasowego tejże instytucji. Być może tam się czegoś więcej dowiemy niż od
pani, która jest tylko od nagabywania ludzi i wzbudzania poczucia winy. Wiecie, to żeby tak było, wiadomo o co chodzi, moi drodzy. Spróbujemy. Tu Damian, nie mogę teraz rozmawiać, proszę o telefon później. Jeszcze zadzwonimy. Tutaj jest, widzę, ten do sekretariatu zarządu. To jest faks, kurde, tylko faks, nie ma telefonu. Myślałem, że to telefon, nie spojrzałem. No i to wszystko by było. Tyle możemy zrobić. Trzeba wysłać maila do tego funduszu i to wszystko. Tak, z żądaniem. Trzeba będzie stosowne pismo napisać, bo to musi być napisane na piśmie i opublikowane. Także do usłyszenia. Publikuję, udostępniajcie. Pytajcie, zadawajcie pytania o uprawnienia do zajmowanych stanowisk i nie dajcie się wkręcać w to oszustwo, że ustawy komukolwiek nadają jakiekolwiek uprawnienia i upoważnienia. Nie dajcie się w to wkręcić, bo to może nadać tylko człowiek. Ustawy są martwe i nie żyją, dopóki człowiek nie tchnie w nich życia. Tak to wygląda. To udostępniajcie, subskrybujcie kanał, zakładajcie swoje i nagrywajcie tak. Pytajcie, pytajcie, bądźcie jak dzieci.